Zaczynam od swobodnego marszu z wysokim unoszeniem rąk. Kije należy trzymać po środku, równolegle do podłoża. Ćwiczymy ruch naprzemienny. Jak prawa ręka jest z przodu, wysuwa się lewa stopa i na odwrót. Maszeruję z otwartymi dłońmi, kije ciągnę za sobą. W dalszym ciągu mam otwarte dłonie, kije ciągnę za sobą. Następnie, ciągnąc kije, wysuwam ręce do przodu. Kije same ustawiają mi się naprzemiennie. Maszeruję z zamkniętymi dłońmi. Zaczynam wbijać kije w podłoże. Ruch jest naprzemienny, dłonie mam zamknięte. Kolejne ćwiczenie jest wprowadzeniem do zaciskania i otwierania dłoni. Gdy dłoń jest otwarta, palce skierowane są w dół. Ćwiczę zaciskanie i otwieranie dłoni. Najpierw równocześnie, potem naprzemiennie. Ćwiczenie nazywa się dojenie krowy i ma przygotować dłonie do pracy. Ćwiczy prawa ręka, lewa noga wysunięta jest do przodu. W dalszym ciągu ćwiczę zaciskanie i otwieranie dłoni. Dodatkowo wyrzucam kijek za siebie. Gdy kijek jest z przodu, dłoń jest zamknięta, w momencie przekroczenia linii biodra otwieram dłoń i wyrzucam kij za biodro tyle, ile się da. Grot, czyli ostra końcówka, skierowany jest w dół, bo zaraz zacznę wbijać kij w podłoże. Gdy ćwiczy lewa ręka, prawa noga wysunięta jest do przodu. Mając przećwiczone otwieranie i zamykanie dłoni, jak również wyrzut kijka do tyłu, pora przejść do praktyki. Zaczynam od pracy prawą ręką. Automatycznie wysuwam lewą stopę. Lewy kijek chowam pod pachę, aby nie przeszkadzał. Idę naturalnie, nie na poloneza. Staram się skoordynować pracę ręki i nogi, pamiętając o wyrzucaniu kijka za siebie i otwieraniu dłoni. Jak opanowana jest prawa strona, pora zmienić układ. Tym razem pracuje lewa ręka, wysunięta jest prawa stopa. Łączę wszystkie opanowane wcześniej elementy. Maszeruję z zastosowaniem prawidłowej techniki. W praktyce wygląda to w ten sposób. Na początku ważne jest to, aby choć minimalnie ręka przekroczyła linię biodra. Z czasem, gdy technika będzie coraz lepsza, należy zwiększyć zakres ruchu.
zaprezentuję najczęściej występujące błędy. Marsz na misia, czyli równoczesna praca rąk i nóg. Pracuje ta sama ręka i ta sama noga. W dalszym ciągu pokazuję, jak w prosty sposób przejść do prawidłowej techniki. Zatrzymanie, potem ciągnę kije za sobą, mam otwartą dłoń. Następnie dalej ciągnę kije i wysuwam ręce do przodu. Jak zobaczę, że kije ustawiły się naprzemiennie, zaczynam wbijać je w podłoże, zamykając i otwierając dłoń. Kolejny błąd. Ruch naprzemienny, ale ręce pracują tylko do biodra. Dodatkowo uginam je w łokciach. Zatrzymanie. Potem ciągnę kije za sobą. Mam otwartą dłoń. Następnie dalej ciągnę kije i wysuwam ręce do przodu. Jak zobaczę, że kije ustawiły się naprzemiennie, zaczynam wbijać je w podłoże, zamykając i otwierając dłoń. Marsz ze zgiętymi łokciami, blisko ciała i wyprostowaną sylwetką. Zatrzymanie. Puszczam kije, ciągnę je za sobą i powoli zaczynam pracę ramion. Staram się złapać swój naturalny rytm.